Rozdział dziewiąty Oko foko. Ostatnia akcja drugi raz oko foko. Wyrok nie zapadł. Ludzka ogarnia znużenie. Ma tego wszystkiego dość. Wciąż warty i warty. Stoi tu w odległości paruset metrów od obozu już ponad dwie godziny, a na zmianę przyjdzie mu poczekać drugie tyle. I czego tu pilnować? No i przed kim? Szwaby siedzą ostatnio jak myszy pod miotłą, żaden nosa nie wściubi do lasu. Takiego mają Pietra. Jasiek, ten ma dopiero szczęście. Nie musi martwić się o zmianę ani pilnować lasu i powietrza. Wkradł się licho wie jakim sposobem właski sierżanta Kuśtyka i dzięki temu poszedł do wsi na zwiat. Lucek szczerze zazdrości koledze tego zadania. Jest już prawie południe i robi się piekielnie gorąco. Najchętniej ległby pod pierwszym, lepszym drzewem i przespał się nieco. Lepiej jednak nie ryzykować, a nóż nakryłby go kuśtek i za uszy wytargał. Wszędzie go teraz pełno. Myśli znudzonego wartownika biegną teraz ku dowódcy i tym wszystkim, których już przeszło trzy tygodnie nie ma w obozie. Nie tylko ich nie ma, ale i wiadomości o nich także. Poszli i przepadli, jakby się ziemia pod nimi rozstąpiła. A najgorsze, że nie wiadomo, po co poniosło ich w te janowskie lasy. Rosjanin wie, oczywiście, ale do tej pory nie puścił pary z gęby, choć go nieraz do muru przypierali. Sierżant kuśtyk też coraz wyraźniej niepokoi się długą nieobecnością grupy szturmowej. Tęsknie popatruje w las i zrywa się na każdy głośniejszy szmer dochodzący z kniei. Chodzi też daleko w las, a ilekroć wraca do obozu, pyta nieodmiennie. Jeszcze nie wrócili? Wtem lucek nastawia uszu, bo od strony dróżki wiodącej do obozu dolatuje miarowy tentent. Brzmi to tak, jakby ktoś galopował na koniu. Chłopiec chowa się za najbliższym krzaczkiem i odbezpieczywszy karabin, nie spuszcza wzroku z drogi. Ten tent narasta z każdą minutą. W tej chwili spoza zakrętu, jeszcze między nawisłymi nisko gałęziami sosen, ukazuje się gniadosz z przylepioną do grzbietu sylwetką jeźdźca. Jego twarzy nisko pochylonej nad końską szyją jeszcze nie sposób rozpoznać. Tylko zielona bluza świadczy, że to ktoś ze swoich. Lucek wyskakuje na drogę. Stój, bo strzelam, woła unosząc karabin. Jeździec gwałtownie ściąga wierzchowca. Dopiero teraz, gdy są kilkanaście metrów od niego, chłopiec dostrzega, że koni pokryty jest pianą. Spalona na brąz, zarośnięta twarz jeźdźca cała spływa potem. Lucek, przybysz wykrzykuje radośnie, a widząc, że wartownik nie poznaje go, rzuca gorączkowo. Prędko do obozu. Wartownik już wie, kto go tak nagli. Klin. Niech mnie wróciłeś. A gdzie sosna? Pyta o nieodłącznego towarzysza partyzanta. Ten opuszcza głowę i mówi. Sosna już nie wróci. Nie wróci. Lucek nie rozumie. Sosna poległ. On i wielu innych. W obozie ci powiem. Nie traćmy czasu. Wali konia obcasem. Nasi wracają. Dorzuca już w pędzie. Lucek goni za nim jakby ogłuszony usłyszanymi przed chwilą wiadomościami. Po paru minutach biegu zapierającego dech w piersiach dopada obozu. Tutaj kto tylko żyw jest już na nogach. Jeden klin siedzi na ściętym pięku z kubkiem wody. Odstawia go wypiwszy ostatni łyk i ciężko oddychając odpowiada na gorączkowe pytania sierżanta Kuśtyka. Ilu rannych? Dwudziestu. Z tego sześciu ciężko. Lżej rannych umieścimy w trzech ziemiankach. Dla ciężko rannych chłopcy rozbiją namiot z panterek. Nie wiem, czy wystarczy opatrunków. Trzeba sprowadzić lekarza. Już wysłałem człowieka. Mów, co z dowódcą. Ma postrzał w rękę. Na szczęście, nie groźny. Alejtnant mietek? Nie ma go z naszymi. Kuda on? Gawari. Przepadł nie wiadomo gdzie. Nikt nie wie, co z nim. Pewnie zginął. Rosjanin chwyta się za głowę. Czort wezmi. My jeszcze nie mieli takich strat. Osiemnastu ludzi, szepcze nieprzytomnie. Osiemnastu ludzi ubili. Swołocze, wyrzuca z nienawiścią. Faszysty, zagryza wargę. I lejtnanta mietka ubili. Sosna też już nie wróci. Klino cierał ze spływającą po brudnej twarzy. Sierżanta łóżko skosił RKM. Kaktus do tej pory nie wie, jak to się stało, że tak nagle i niespodziewanie wpadł w łapy swego śmiertelnego wroga. Oczekuje teraz na najgorsze na wyrok śmierci, który wyczytał z oczu długiego Hansa i Dorfirera. Zresztą zadatek już otrzymał. Podobnie jak dwaj uwięzieni razem z nim chłopi. Czarni i sesmani z długim hansem na czele bili ich do utraty przytomności, potem zaśniczym bezwładne worki wrzucili do piwnicy. Gdy uciekł pan Maciej, Niemców ogarnął szał wściekłości. Walili pięściami, kolbami karabinów, chcieli natychmiast ich rozstrzelać pod ogrodzeniem Landwachty. Ale Hans, najstarszy wśród nich stopniem, Gefreiter, odłożył tę przyjemność na później. Razem ze swoim patrolem musiał objechać jeszcze kilka wsi niemieckich. Powrót zapowiedział na wieczór. Szarpiący ból w boku udaremnia Jaśkowi kolejną próbę zmiany pozycji. Leżący obok niego mężczyzna jęczy cichutko. On ucierpiał najwięcej. Długi uderzeniem kolby wybił mu przednie zęby. Chłopiec zaciska pięści w bezsilnej wściekłości. Hans, zawsze Hans. Gdzie się nie ruszy, trafia na Hansa. Widać miał rację ten drugi, leżący pod ścianą mężczyzna z przetrąconą nogą, co człowiekowi pisane, to go nie ominie. Najpewniej Jaśkowi pisane, by zginął z ręki tego bandyty. Kaktus wie aż nad to dobrze, że nie należy wiązać żadnych nadziei z ucieczką pana Macieja, bo ten nie mógł uciec daleko. Nie mogły go ominąć kule SS-manów bijących seriami ze swojego RKM umieszczonego na przyczepie motocykla. Jasiek sam widział, jak Maciej upadł po przebiegnięciu siedemdziesięciu, najwyżej stu metrów. W tej chwili chłopiec żałuje, że od razu nie podzielił jego losu. On również powinien był uciekać. Lepiej paść od kul, niż dostać straszne cięgi, a teraz oczekiwać następnych. Bo Hans z pewnością nie oszczędzi mu najgorszych męczarni. Już zgasił papierosa o jego koszulę, skóra zaskwierczała jak jajko rzucone na patelnię. Lepiej nie myśleć, jakie tortury jeszcze wymyśli. Mieli przecież w oddziale jednego człowieka, który przeszedł przez ręce tych seses. Jaś jak widział grube. Karbowane pręgi blizn na jego grzbiecie i różowe miejsca po paznokciach. Ów partyzant nigdy nie chciał mówić o tym, co go spotkało. Raz tylko napomknął, że sesy wieli w niego dwa wiadra wody. Przez lej wrywali. Tak, kaktus zbyt dobrze zdawał sobie sprawę z obecnego położenia, by mieć jeszcze jakieś nadzieje na ratunek. Przecież dopiero za dwa dni powinien był zdać sprawy sierżantowi kuśtykowi. Szkoda, wielka szkoda, że już nigdy nie ujrzy jego pogodnej twarzy. Ani sierżanta, ani wujka Hipolita, ani ludzka, ani kogokolwiek z lasu. Hans przecież życia mu nie daruje. Spojrzał ku maleńkiemu, zakratowanemu okienku. Poszarzało. Nadchodził wieczór, a wraz z nim. Motocykl. Przemówił słabym głosem mężczyzna leżący obok Jaśka. Słyszę motocykl. Kaktus przeżegnał się mimo woli, gdy na schodach piwnicznych załomotały podkute buty. Zgrzyt odsuwanego rygla zlał się w jedno z nienawistnym wołaniem. Raus. Wychodzić. Los. Jasiek zrozumiał, że to jego wzywa długi Hans. Postąpił kilka kroków. Lecz ciężka pięść powaliła go z nóg. Kiedy nad ludzkim wysiłkiem począł pełznąć po schodach, podkute buty raz po raz przygniatały go do ostrych kantów stopni. Gdy odzyskał przytomność, znajdował się już w przestronnej izbie, słabo oświetlonej blaskiem dwóch lamp naftowych. Przy stole siedział Dorfiler, a obok niego Gefreiter Hans Teufel z jadowitym uśmieszkiem na wąskich. Bezkrwistych wargach. Jesteś bandytą, wysyczał. Jaś jak milczał z nawpół przymkniętymi powiekami. Tępy ból przeszywał ciało na wylot. Podświadomie prostował się, byle tylko nie wyglądać w oczach tamtych na upokorzonego. Hans uniósł się z krzesła. Mów, ryknął. Jesteś bandytą. Jestem polskim partyzantem. Chłopiec śmiało zajrzał w oczy swego śmiertelnego wroga, który na chwilę jakby osłupiał. Partyzantem, powtórzył z naciskiem, gdy nagle poczuł silne uderzenie z tyłu. Zatoczył się, lecz powrócił do równowagi. Gdzie jest wasza banda? Kto nią dowodzi? Ilu was jest? Po co przyszedłeś do wsi? Długi strzelał pytaniami jak z automatu. Jaś jak milczał z opuszczoną głową. Mów. Mów. Cholerna polska świnio. Chłopiec zaciął wargi. Z najwyższym trudem podniósł głowę. Mów. Hansa znowu podrzuciło na stołku. Dobrze wiesz, że niczego nie powiem, odrzekł wreszcie. Nie powiesz, wyknął Gefreiter. Nie powiesz, powtórzył, aż drgnęli czarni stojący pod ścianami. Powiesz, bandyto. Wszystko wyśpiewasz. Już my znajdziemy sposoby, żeby ci otworzyć mordę. Mówisz. Nie. Hans skoczył na równe nogi, a jego oczy zapłonęły wściekłością. Chwycił butelkę po winie i rozbił ją o krawędź stołu. No, na pewno powiesz, roześmiał się głośno. Teraz się z tobą zabawię. Zbliżył do piersi chłopca ostre szkło. Gwałtownym ruchem rozerwał mu koszule. Porucznik kłos poruszył się na pryczy. Z trudem otworzył piekące, jakby zasypane piaskiem powieki. Co znowu? Kustyk zapytał sierżanta, bardzo zażenowanego tym, że musi budzić dowódcę, który zaledwie przed godziną padł na prycze tak, jak stał, w butach i w mundurze. Adin muzyk pliczął. Bąknął niepewnie. Sami go załatwcie, kłos przewrócił się na drugi bok. Kuśtyk, litości. Daj pospać, bracie Polaku. Tawarisz Lejtnant, on po pomoc dla Jasi kapriżą. Co, oficerasz usiadł z wrażenia. Co się stało Jaśkowi? Gadajcie, do stu tysięcy zapchlonych pawianów, wyknął już całkiem przytomnie. Jasika-giermańce w pleń wzięli. Jeszcze tylko tego brakowało. Mówcie po kolei. Trzech ich wzięli, dwóch ze wsi i Jasika. Ten, który się przywlókł do obozu, ranien. Mówi, że mogą tamtych zastrzelić, bo jeden faszysta poznał Jasika. Ranny dokładnie nie wie, ale kaktus też go pewnie zna, bo na jego widok szepnął długi hans. Cholera. Kłos już przypinał pistolet. Sierżancie, budzić mi ludzi. Alarm. Natychmiast ruszamy do wsi. Przyprowadźcie tu tego rannego chłopa. Datoczno, rozkaz. Rosjanin jak burza wypadł z ziemianki. Jego donośne wołanie alarm. Alarm. Oraz wychodzi też różam. W ciągu niespełna minuty postawiło na nogi cały obóz. Partyzanci wybiegali z ziemianek pospiesznie dopinając pasy i poprawiając oporządzenie. Wkrótce formowali szyki drużyn, czekając na przyjście dowódcy. Ten i ów ziewał szeroko, inny przecierał zapuchnięte powieki. Kłos właśnie wyszedł z ziemianki w towarzystwie bladego, z trudem trzymającego się na nogach pana Macieja. Stanął przed dwuszeregiem, ze współczuciem popatrując na zmęczone twarze swoich ludzi. Policzki mieli zapadnięte, zarost dawno niegolony. Ten i ów miał zabandażowaną głowę, inny rękę na temblaku. Paru stanęło w jednym tylko bucie, nie tak dawno. Poprzecinali pęcherzy i wymoczyli stopy w spirytusie. Kłos szybko policzył ich wzrokiem. Z ponad setki ludzi na zbiórce stanęło około siedemdziesięciu. Podniesieniem dłoni uciszył rozmawiających. Chłopcy, wiem, że nie mam prawa prowadzić was teraz do akcji. Zaczął wolno i dobitnie. Ale iść trzeba. Niemcy złapali kaktusa mojego Jaśka. Odbijemy go, wykrzyknął klin. Musimy, powiedział dowódca. Pójdą sami ochotnicy. Ochotnicy, wystąp, zakomenderował. I w tej chwili cały dwuszerek postąpił trzy kroki do przodu. Porucznik uśmiechnął się do głębi wzruszony. Dziękuję wam, chłopcy, rzekł bardzo cicho. Wezmę z sobą tylko pięćdziesięciu. Ranni i ci z otartymi stopami pozostaną w obozie. W szeregu rozległy się głosy niezadowolenia. To rozkaz Musimy się śpieszyć. Uzupełnić amunicję w drużynach. Wymarsz za pięć minut. Pan Maciej pochylił się do ucha oficera i coś mu szeptał. Ten pokiwał głową, szukając kogoś wśród rozbiegających się partyzantów. Dostrzegł go przy skrzynce z amunicją. Lucek do mnie zawołał, a gdy partyzant stuknął obcasami, spytał: Ile mamy trotylu? Dwie kostki zostały, panie po. Mało. Cholerni mało. Sierżancie, przywołał kuśtyka. Zabrać podwójną porcję granatów. Muszą wystarczyć za trotyl. Jest jeszcze moja mina, wyskoczył Lucek. Czy ta, jak jej świat nie widział? Kłos machnął ręką. O niej już dosyć słyszałem. Ulepszyłem ją, przekonywał Minier. Melduje, że kamienice by rozwaliła. Panie poruczniku, ja muszę. Dla Jaśka. 326, zabierz minę. Zgodził się kłos. Szli szybko, bez komendy przechodząc do biegu. Las nagromadził przez cały dzień tyle żaru, że zapierało dech w piersiach. Weszli w gęsty zagajnik. Ten i ów zaklął siarczyście, gdy rozgarniane gałęzie uderzały po twarzy. Naprzód. Prędzej poganiali dowódcy drużyn, choć i im nogi ustawały z pośpiechu. Młodniak żedniał. Przechodząc w szeroki pas leszczynowego poszycia. Za nim były już tylko gdzie gdzieniegdzie stojące pnie sosen. Dalej łany puli wieś zarysowana rozmazanymi konturami w zapadającym zmroku. Stać, rozkazał kłos. Chwila odpoczynku. Dowódcy drużyn do mnie. Choć krew sączy się z rozbitych warg, a zęby ruszają pod dotknięciem języka, Jasiek jest z siebie dumny. Jeszcze raz pokonał długiego Hansa. I to pokonał bardzo dziwną bronią, po prostu śmiechem. Kiedy Hans przytknął mu do piersi ostre jak brzytwa resztki rozbitej butelki, Jasiek roześmiał się mu w twarz. I był to śmiech całkiem przypadkowy, mimowolny. Ot, zwyczajnie musiał się roześmiać i już, choć w jego sytuacji należało raczej płakać. Ten śmiech tak sparaliżował gefreitera Hansa Teufela, że z ręki wypadła mu butelka rozpryskując się na dziesiątki kawałków. A Jasiek wciąż nie przestawał się śmiać. Hans powalił go teraz jednym ciosem w żołądek. Potem kopali go czarni, a Hans walił po plecach wyciorem karabinu. Rozjuszonych kamratów powstrzymał Dorfichler. Bał się, że chłopca zatłuką, zanim powie wszystko. Co ich interesowało, ale Jaś jak nie powiedział ani słówka, choć nadal bili, dla przywrócenia przytomności, polewając wodą z kubła. Wreszcie rzucili go pod ścianę, przyprowadzając na badanie chłopa, który mawiał, że co człowiekowi pisane, to go nie ominie. Z nim zaczęli z innej beczki, od obietnic, jeżeli powie wszystko o polskich bandytach z lasu, Uratuje nie tylko swoje życie, lecz i w nagrodę otrzyma jeszcze morgo ziemi. A chłopu uparcie przysięgał, że o żadnych bandytach nie wie, że co on winien, jak ten, co pod ścianą leży, na nich akurat trafił, goniąc z lasu. Oni zrobili, co do nich należało, przyprowadzili do Dorfirera. Dorfirer też mu uwierzył, nawet do roboty do ich Bauera skierował. Wtedy uderzyli go pierwszy raz. Następne uderzenia spadły na niego, gdy zaparł się bliższej znajomości z Maciejem i gdy powiedział, że nie wie, dlaczego tamten uciekał. Później bili go już i za milczenie i za każdą odpowiedź. Potem obydwu zawlekli do piwnicy i rzucili na gliniane klepisko. Na przesłuchanie wzięli trzeciego więźnia. Teraz było słychać, jak krzyczą na niego. I nagle wszystko zagłuszył dudniący terkot serii karabinu maszynowego. Była długa, chyba z pół taśmy musiał wygarnąć celowniczy. Już wturowały mu kabeki, już rozszczekały się sucho automaty. Powietrzem targnął przeciągły grom eksplozji. Pod więźniami zakołysała się ziemia. Ściany piwnicy zadrżały. W tym momencie grzmotnęło potężnie przy samym okienku. Gruz i odłamki posypały się tuż obok kaktusa. Partyzanci sunęli cicho jak cienie. Drużyna po drużynie wsiąkali w gęstniejący mrok i we mgłę, która powstając z łęgów stawała się ich sprzymierzeńcem. Tylko czasem szczęknęło coś z żołnierskiego ekwipunku, albo zaklął ktoś szeptem, potknąwszy się w ciemności. Okrążali wieś ze wszystkich stron. Dwaj niemieccy wartownicy, którzy stanęli na ich drodze, życiem przypłacili swoją nieuwagę. Upadli, nie wydawszy nawet jęku. Pierwsze drużyny były już o pięćdziesiąt metrów od masywu Landwachty. Na skinienie dowódcy oddziału Pulemiot z kuśtykiem i jeszcze trzema z obsługi wysunął się o kilka kroków do przodu. Z każdą minutą pierścień okrążenia zaciskał się nieubłaganie. Lucek tkwił za płotem, przyczajony razem ze swoją miną, którą trzymał w objęciach. Obok niego stali klin i jeszcze jakiś partyzant z wiązkami granatów. Wszyscy pochłaniali wzrokiem masywny budynek Landwachty otoczony jaśniejszą palisadą. Wszystkich trzech nurtowała ta sama myśl, czy płot ustąpi. Bo jeśli nie wystarczy mocy miny i granatów, będą straty, jak powiedział porucznik Kłos. Lucek spojrzał w stronę dowódcy. Napotkał jego wzrok. Kłos kręcił głową. Było jeszcze za jasno. Cholerny łysy, szepnął minier, wskazując klinowi miedzianą tarczę księżyca. Idą chmury. Zaraz go zakryją. Ja już nie mogę. Aż mnie w brzuchu uwierci. Sieć cicho, bo cię ta cholera usłyszy. Cholera czyli wartownik w hełmie i z automatem w pogotowiu przechadzał się przed ogrodzeniem, często zaglądając do wnętrza przy okienko w furtce. Leżeli tak dobry kwadrans, nim ławica chmur przykryła wreszcie księżyc. Porucznik kłos podniósł rękę do góry. Na ten znak pulemiot bluznął długą serią, ścinając w pasie wartownika i godząc rządłem pocisków w zamek furtki. W tej samej sekundzie Lucek i dwaj ludzie z granatami skoczyli do przodu. Przebiegli ze dwadzieścia metrów, gdy palisada powitała ich palbą. Zalegli na mgnienie oka i wykorzystując osłonę partyzanckiego ognia, skokami dopadli rowu. Tu powitały ich granaty przerzucone spoza palisady. Nie wiedząc nawet, kiedy wdrapali się po stromych ścianach rowu i przypadli do bierwionogrodzenia.